Kulturalna L dzisiaj z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, edycja 44, a wśród filmów Proceder, w którym Małgorzata Kożuchowska pojawia się w roli... Łysej. Dresiary? No, taki gangsta. Gangsta, taka kobieta... Kobieta mafii, no. Nomen omen, też trochę brzmi jak klasyk, nie? Dzisiaj. No właśnie. Ale tak, długie, proste włosy, takie widać, że... Fajnie robione, nie? Mm-hmm. Konkretny charakter, nie jedno przekleństwo tam w ustach, a jednocześnie uwodzicielska, manipulująca, rządząca facetami. Po prostu kobieta samo zło. Kobieta samo zło. No i właśnie jak to do pani? Ja jestem zachwycona, że pani zagrała tę rolę, naprawdę. No cieszę się, to bardzo miło. A pani miło. Jest też zachwycona? No, wie pani, no ja tak nie staram się nie popadać w samozachwyt, ale byłam zachwycona jakby propozycją. Mhm. Tym bardziej, że na początku wcale nie miałam grać łysej, tylko zupełnie inną postać i tutaj też jakby taka miła rzecz. Długo bardzo trwał casting. Miała pani grać tę dobrą, tak? Miałam grać dobrą, tak, i jakby skrzywdzoną, czyli to, co już mi się zdarzało wcześniej grać. Ale casting na głównego bohatera trwał długo, ponieważ no, to zadanie, którego podjął się Piotrek Witkowski, jest niezwykle trudne. Jeżeli ktoś nie jest hip-hopowcem, nie rapuje na co dzień i nie jest to gatunek, który ma w krwiobiegu, no to jest to... Piekielnie trudne zadanie. Więc kiedy on został wybrany, no to jednak reżyser stwierdził, że nie mogę być do tej roli, bo uwaga, jestem za młoda. Więc bardzo to było miłe. A w związku z tym, że już propozycja padła, no więc szukano dla mnie jakiejś innej tutaj postaci. I na szczęście dla mnie producent i Michał Węgrzyn, czyli reżyser, wpadli na taki pomysł, żeby zmienić rolę męską, która była w oryginale, w scenariuszu, czyli szefa łysy, gangu. Tak, szef gangu, facet, na kobietę. I ja tutaj uważam, że i nie dlatego, że ja akurat gram tę rolę, tylko że sam zabieg jest w ogóle bardzo inteligentny, fajny, i tak. mocny, i bardzo i mocniejszy, współczesny. Bardzo współczesny, tak. Dokładnie. Ponieważ i tak starałam się też przeprowadzić tę postać, że ona wcale od początku nie jest to takie oczywiste, że to ona będzie. Czy ona w finale, nie jest kociakiem jakby, trochę. No tak, sprawcą tego zła, które się w życiu u Hady zdarzało i od którego nie potrafił, nie miał tyle siły, może też trochę zabrakło szczęścia, żeby się z tych szponów zła właśnie, wyrwać. Bo ona nie jest tak do końca demoniczna. Ona jest też nie, taka zadziorna, śmieszna. Ja myślę, że on jej się podoba. Tak, tak. On jej się podoba i pewnie gdyby nie jej z kolei uwikłanie w proceder i jej relacje też osobiste, to być może poszłaby z nim w ten romans dalej, ale on, no, myślę, że to by dla niej oznaczało w tych warunkach, w których żyła. No po prostu koniec, jej koniec. Ale co to było dla pani za wyzwanie aktorskie? Czy właśnie, czy to było wyzwanie, czy zabawa? Czy pani się wreszcie mogła... Bo ja tam widzę spore poczucie humoru. Tam są, to jest trochę moich tekstów też, bo ten plan, mimo tego, że reżyser i operator to bracia Węgrzyn, byli bardzo dobrze do tego przygotowani, ale to też było jakby środowisko, w którym oni się bardzo dobrze czują. Czyli nie musieli przeprowadzać researchu, tylko już po prostu oni to mieli. I właśnie ten film jest trochę w takim rytmie hip-hopowym. Tak, i pani się też w ten rytm wpisuje. I dawali nam też takie pole wolności. Dużo było improwizacji. Michał sam mówił w trakcie planu, że ja mówię, no film to jest taka materia, taki czas, w którym się coś albo zdarza, albo się nie zdarza. I on mówi, ja jestem ciekaw tych momentów, które się właśnie zdarzają tu i teraz i są nie do powtórzenia. Więc robiliśmy tak, że ponieważ dużo jest w tym filmie, jak pani na pewno zauważyła, master shotów, to kiedy mieliśmy takie pełne ujęcie i on był zadowolony z tego ujęcia, mówił, dobra, a teraz robimy już freestyle. Zróbcie coś, jakby oderwijcie się od tej wersji i zróbcie... Coś zaimprowizujcie, zróbcie coś zupełnie innego. No i to były oczywiście najfajniejsze momenty, bo już masz poczucie jednak bezpieczeństwa, że to, co powinno być, to jest. Teraz i teraz wszystko? Możesz zaszaleć. A druga rzecz, która też akurat tak się zdarzyło przy tym filmie, że ja
No, przyznaję się do tego, nie słyszałam o Hadzie wcześniej. Nie była to dla mnie osoba znana i nie znałam ani jego historii, ani nie znałam jego muzyki. I dopiero w trakcie właściwie robienia tego filmu, z rozmów różnych, no i kiedy po prostu no, byłam na planie i wiadomo, że też przesiąkałam tą atmosferą i tą historią, dowiedziałam się, że on ma ogromne grono takich właściwie swoich wyznawców, takich no, zagorzałych fanów i że ja nie wiedziałam tego i w związku z tym nie miałam takiego poczucia odpowiedzialności, bo myślę, że to, to mogło spięło, być stresujące, że aha, dobra, to nie jest moja bajka, ja nie mogę ich zawieść, a z drugiej strony no to nie jest taka ikoniczna moja historia. No dokładnie, prawda? Więc miałam też takiego luza, jednak uważam, że no, w twórczości każdej najważniejsze jest jednak poczucie wolności, prawda? Czyli jakby słuchasz siebie i robisz to, co tobie podpowiada intuicja. Czy pani trochę nie czuje takiej presji na siebie, że jest taką sztandarową, wielką polską gwiazdą, ważne role, piękna kobieta, no, niekontrowersyjna, starannie kierująca też swoją karierą i swoim życiem prywatnym, w tym sensie, że nie wszystko o nim wiadomo, że presja jest na panią, że jest pani po prostu grzeczną dziewczyną i grzeczną gwiazdą i że nagle się może pani z tego wyrwać. Czy jest coś takiego? Znaczy, mnie się wydaje, że ja odkąd pamiętam, to zawsze to komunikowałam. Ja jestem po prostu dobrze wychowana i wydaje mi się, że w życiu codziennym, no po prostu jestem taka, no takim jestem człowiekiem i postępuję zgodnie z tymi zasadami, które wyniosłam w domu, ale które też uważam za słuszne. Natomiast wybrałam sobie ciekawy i nie do końca bezpieczny zawód, dlatego że chciałam, że on mnie kręcił i też dlatego, że jest we mnie jakaś taka strona, czy jakiś taki gen, który daje mi poczucie, że mogę ten zawód uprawiać z powodzeniem. I często się mnie, takie mam wrażenie, że często się mnie ocenia właśnie na podstawie tego, że jestem taka akuratna, że jestem przygotowana, że jak trzeba powiedzieć coś na jakiś temat, to ja wiem, co mówię i tak dalej. Ale w moim zawodzie wydaje mi się, potrafię się od tego odbić, odciąć i kręci mnie to. I tylko cały czas muszę wykonywać taką pracę, żeby o tym głośno mówić i starać się, żeby mi w to uwierzono. Hej, jestem aktorką i to kiedy gram jakąś rolę, to zapominam o Małgosi Kożuchowskiej, tylko po prostu staję się tą osobą i kocham to w tym zawodzie. I trochę jestem zła, że mi się że mi się prawa do właśnie tych zmian i do tych metamorfoz i do grania postaci zaskakujących i dalekich ode mnie, jaka jestem w życiu, że mi się to odmawia. Ale od czego to zależy? Od tego, że reżyserzy nie widzą w pani tego potencjału? Bo tutaj reżyser zobaczył i Jezu, nie chcę tak myśleć, że nie widzą, bo to byłby po prostu gwóźdź do mojej strony. Nie jest tak, że pani nie przyjmuje takich rol. Chętnie by je przyjęła. No, robię to i też mam takie wrażenie, że jednak trzeba głośno mówić, że trzeba głośno komunikować swoje marzenia, swoje, nie wiem, ambicje, aspiracje, zwał jak zwał. I że to jednak do kogoś dociera, bo w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że ja to mówię, powtarzam, ale że tego nikt nie słyszy. No to teraz taki konkret przy okazji roli łysej. Ile jest w pani takiej właśnie... I to ja nie odpowiem na to pytanie, bo to musi być tajemnica też mojego warsztatu. Ja nie mogę się ze wszystkim odkryć. Właśnie na tym to trochę też polega, że jest tajemnica w aktorze. No ale takiej właśnie dresiary, takiej zadziornej, zbuntowanej po swoim urządzącej. No widocznie. Trochę jest, nie? No widocznie bycza natura wzięła górę i miałam z czego czerpać, żeby to zrobić. No ale też przecież raptem to było rok temu, zagrałam dużą rolę bardzo u Wegi, na którą też długo czekałam, bo uważam, że on
Można jego kino lubić albo nie lubić, ale on ma odwagę robienia tego, co chce. Że on po prostu wyszedł jakby z tego środowiska i stworzył sobie przestrzeń do realizowania swoich wizji. I mówię, można być ich fanem bądź nie, ale on sobie to realizuje i wielkie dla niego szapoba. Absolutnie, poza tym aktorzy kochają Wegę, publiczność kocha Wegę, co on więcej potrzebuje? A on jako no właśnie wolny twórca miał odwagę brać aktorów i pokazywać ich, czy proponować im role tak kompletnie różne od ich amplua, że w pewnym momencie wszyscy chcieli grać u Wegi, bo on się tego nie boi. I zresztą jak na próbach rozmawialiśmy na temat tej postaci, którą miałam u niego grać, on też mi powiedział, mówię, słuchaj, my musimy kompletnie odejść od tego wszystkiego, z czego, do czego widz jest w twoim wypadku przyzwyczajony. No i zrobiliśmy to i to była fascynująca dla mnie przygoda. Mówimy o filmie Plagi Breslau. Tak, no niestety właśnie szybko zeszły z platformy, ale mam nadzieję, że... Bo platforma że jest, zeszła. No, tak się czasami dzieje z platformami, że schodzą. Oj, zaraz polityka. W każdym razie, to pani powiedziała, że, no, że jeszcze ten film będzie miał swoje drugie życie i ci, którzy nie zdążyli go zobaczyć, tego zobaczą. Wrzuciła pani na Instagrama zdjęcie wasze z Agatą Kuleszą z Akademii Teatralnej sprzed 25 lat? No myślę, że to nawet trochę jest starsze zdjęcie. Piękne dwie dziewczyny, ale już właśnie charakterki widać. Mimo, że włosy długie i słodkie dziewczyny, charakterki widać. I zresztą myślę, wie pani, że to zapoczątkuje taką modę, że teraz wszyscy będą rzucać swoje zdjęcia sprzed 20... Te wszystkie krótkie mody na Instagramie, to teraz Kurzuchowska zapoczątkowała kolejną. Ale mam takie pytanie, jak pani patrzy na to zdjęcie, to kogo tam pani widzi? Siebie? Kto to jest ta dziewczyna? Tak, ja widzę siebie, Młodą dziewczynę właśnie z zadziorem, ale taką głową pełną marzeń i z taką wiarą w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja to bardzo, bardzo to miałam silnie gdzieś w sobie, że jesteśmy młodzi za Gombrowiczem, jesteśmy młodzi, do nas należy świat. Że ja to miałam i na pewno czas studiów to był taki czas. Z jednej strony no kompletnie czegoś nowego i wchodzenia w to środowisko jednak mi nieznane, bo ja nie miałam takich tradycji w domu, więc ja nie wiedziałam, co to tak naprawdę znaczy uprawiać ten zawód, być aktorką i tak dalej. Pomyślała pani, że co to znaczy? Ojeju. Grać balladynę? Czy być gwiazdą na czerwonym dywanie? Nie było wtedy tak czerwonych dywanów. Ale w Hollywood były. No w czerwonych, tak, w Hollywood były. Podobały mi się zawsze te aktorki wspaniałe, Grace Kelly, Audrey Hepburn, ale też Brigitte Bardot czy Catherine Deneuve. I na pewno jako dziewczynka mała wyobrażałam sobie bycie aktorką, mając przed oczami właśnie takie aktorki. Ale też przecież Krystyna Janda i Joanna Szczepkowska, nasze wspaniałe aktorki. To co sobie pani wtedy wyobrażała o tym zawodzie, wtedy na tych końcowych pewnie latach szkoły aktorskiej? Ja pani powiem, bo to jest śmieszna anegdota, wydaje mi się, że zabawna, że po dyplomie mieliśmy taki pierwszy wywiad, który chyba przeprowadzała Grażyna Torbicka w telewizji jakiejś chyba śniadaniowej, nieważne. I była właśnie Agata Kulesza, Kasia Herman, Agnieszka Gutlarska, ja i pani redaktor zapytała nas właśnie, jak widzimy swoją przyszłość i co byśmy chciały w tym zawodzie, o co zawalczyć, jak sobie w ogóle w tym zawodzie siebie wyobrażamy. No i każda tam coś mówiła, jakąś swoją historię wymyślono nam, jedna, że w teatrze siebie widzi, druga, że w filmie. Agata to w ogóle mówiła, że ona życie rodzinne i do Krakowa za narzeczonym. Widać, trochę się to inaczej potoczyło. A ja pamiętam, że ja powiedziałam takie zdanie. Ja nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie zawodowe. Chciałabym się czuć potrzebna. Chciałabym, żeby byli ludzie, którzy chcą ze mną pracować. Ale przede wszystkim za ileś tam lat, gdyby będę już miała jakąś swoją zawodową historię na koncie, to żeby mnie ludzie szanowali. I pamiętam, że dziewczyny
potem się śmiał, jak już wyszliśmy z tego studia, kurczę, skąd ty to w ogóle wzięłaś? Ja mówię, ja nie wiem, skąd ja to wzięłam. No po prostu ja musiałam to powiedzieć. No to wiadomo, byliśmy też zestresowane, pierwszy wywiad, to człowiek jest jeszcze tam spięty. I ja myślę, że to mi zostało, te dwie rzeczy, że żeby mieć takie poczucie, że jest się komuś potrzebnym, że są reżyserzy, którzy mają coś do zaproponowania i widzą cię w swoich artystycznych wizjach, a dwa, że jest publiczność, która cały czas już chce cię oglądać. To marzenie zostało zaspokojone, czy jeszcze jest głód? Myślę, że gdyby zostało w 100% zaspokojone, no to już powinnam się zająć... Czym? Nie wiem, no uprawianiem ogródka, ma pani wychowywaniem synka. A ma pani ogródek? Mam i kocham. I tak? Kocham. Naprawdę? Tak, ja uwielbiam. Uwielbiam. Hoduje pani kwiaty, ale... tak? Tak. Pieli? Porzeczki, ogórki, mam swoje pomidory małe. Nicole Kidman ma kury nawet. Zazdroszczę. Super, nie? No. Super, no nie wiem, jakoś to w pewnym momencie poczułam taką potrzebę właśnie, że muszę mieć swój, dokładnie, swój kawałek ziemi, żeby móc bosą nogą stanąć na trawie. I to zrealizowałam jak większość swoich marzeń. Śmieję się oczywiście, no nie wszystkie, ale... To nic złego powiedzieć, że marzenia się realizują. Absolutnie super. Nie, uważam, że trzeba nawet mówić, że są marzenia niespełnione, ale są też takie, które się spełniły i to jest cudowne. I nie należy z tego rezygnować, ani się zniechęcać. I dopóki właśnie ma się też takie marzenia zawodowe, szczególnie w tym zawodzie, jakim jest aktorstwo, no to jest sens, żeby dalej je uprawiać. No jak już tak wszystko by się zagrało, co się chciało i spełniło wszystko, o czym się marzy, no to już chyba, to już nawet chyba nie jest to możliwe, żeby no dalej właśnie, grać. Ja jeszcze chciałam panią zapytać o lata 90, bo teraz jest ich wielki powrót w modzie, w lifestyle'u, w designie. I też młodzi ludzie, dla młodych ludzi to się pojawia w ogóle po raz pierwszy, tak? My wtedy byłyśmy młodymi dziewczynami i nosiłyśmy te sukienki na paseczkach na studiach i tuż po studiach, a dzisiaj to jest jakieś objawienie nowe. Co z lat 90. pani by chciała do dzisiejszych przenieść? Ma pani taką ulubioną rzecz, czy taką, która nadal by się pani dzisiaj podobała? I pytam tutaj nie... Pasikowski robi psy mam. Nowe, no. Ja mam. Pytam tutaj i o film, i o wszystko. Powiem najpierw o rzeczy takiej materialnej, o ciuchu, że bez wymieniania marek, ale gdzieś byłam przed festiwalem w sklepie i pani mi pokazuje katalog, mówi, a czy pani już to widziała? I to jest uwaga, co? Futerko sztuczne, takie powiedzmy do połowy uda, może trochę krótsze, w takich fluorescencyjnych, znaczy landrynkowych kolorach, typu czysty turkus, czysty róż, żółty. I ja mówię, Boże, ja na studiach miałam takie obciachowe futerko, takie różowe futerko na jeden guzik, chyba nie wiem, z jakiegoś lumpeksu albo z paczki, już nie pamiętam skąd ono się tam wzięło w mojej szafie, ale pamiętam, że to było obciachowe futerko. I to wróciło i strasznie mi to rozśmieszyło, że to zatacza, no moda zawsze wiadomo, no zataczała takie... koła, tylko w trochę innych zestawieniach, w trochę innych stylizacjach, w trochę innym wydaniu, ale jednak. I ja mam też to po mamie, że jestem chomikiem, który chomikuje te rzeczy. Już właściwie powinnam wybudować jakiś specjalny garaż. Przydają się potem? Wracają jakby? Tak, no bo to w zawodzie mi się też przydają. Super. Że mówię ktoś, o, to powinna być taka kurtka z takich właśnie 90-tych lat, a ja robię... A tu cyk i jest. Tadam! A co ja bym chciała z 90-tych lat? Może jakiś film albo jakieś doświadczenie? Ja to bym chciała, kasetowiec, żeby mieć kasetowca, na którym będę mogła wkładać te taśmy, co sobie nagrywałam w czasach właśnie młodzieńczych, bo to wszystko leży w szufladzie tego tony i ja nie mam tego, gdzie. Ale to jest bardzo hip-hopowe. Teraz chłopaki chodzą z tymi kasetowcami. Może pani jest na czasie. Ja jestem po prostu na czasie. Hip-hopowcem, dresiarą, punkową trochę też? Może trochę. No właśnie, to prawdziwe oblicza Małgorzaty Kożuchowskiej. Ja wiem, że już powinnyśmy dawno kończyć, ale tyle tych ciekawych opowieści. Nowy film I'll Find You, tak? Proszę coś mu powiedzieć. Czy jakiś inny projekt nowy jest ważniejszy? Nie, ten film jest bardzo ciekawy, bo robiliśmy go co prawda z jakieś 4 lata temu i bardzo długa, no bo była bardzo długa postprodukcja. To był bardzo trudny film.
W sensie realizacji, to jest film wojenny, to się dzieje, akcja się dzieje w czasie wojny, czyli kostium. Bardzo piękna historia, piękna muzyka, no gwiazdy, Stellan Skarsgård i Connie Nielsen, więc to... No, spotkała się pani ze Stellanem? No ja się właśnie nie spotkałam ze Stellanem, braciak się... A też się pani w nim kocha? No kto się w nim nie kocha? No właśnie, no, ja właśnie. Się też kocham. No, no więc właśnie... Na premierze się może spotkać. No może, jak w końcu do niej dojdzie. W każdym razie no, bardzo ciekawa historia, piękny, piękny film i cieszę się, że miałam taką, mogłam przeżyć taką przygodę właśnie w gronie tych hollywoodzkich twórców, którzy przyjechali i robili ten film u nas w Łodzi, w Warszawie, trochę w Krakowie. Po powrocie z Gdyni prawie od razu wchodzę na plan do braci Węgrzyn znowu. Znowu? Tak! Tak się, tak się zakochali, co? No, no mam nadzieję. Mam nadzieję. A coś mówimy o tym filmie? Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze nie. No, jakby, no, trudno powiedzieć, że to jest podobna historia, natomiast na pewno w podobnych klimatach. I gram bardzo fajną postać. Też kompletnie inną, charakterystyczną. Wydaje mi się, w parze z Jankiem Fryczem będziemy grali małżeństwo. No to jest to. I skończyłam wczoraj zdjęcia do nowego Patryka Wegi. Ale też nie mogę no na właśnie, razie ale czy mówić. Możemy powiedzieć w końcu ten film, który będzie miał premierę w lutym, Patryka Wegi? Tak. To, czy to jest film z serii Botox, z Kobiety Mafii? Z żadnej serii. Polityka? Czy... Z żadnej. Nowe coś? Nowe. I to wszystko, no. Co pani może powiedzieć? Mhm. A tytuł? Nie mogę. A na jaką literę? Na N. Na N. Nowy film Patryka Wegi będzie miał tytuł na Nie ma tego N. złego. Nie, żart. No wiem, żeby pani nie powiedziała. Przecież Patryk by tu wparował zaraz. Nie chcę mu się narażać. Cieszę się bardzo, że widzę panią w takiej energii i w takich rolach. Ogromne dzięki. Proceder. Dziękuję. W kinach niedługo. Już w listopadzie, tak. W listopadzie Proceder, w którym Małgorzata Kożuchowska po prostu wygląda zupełnie inaczej. Super, była tam frajda. Opowiem tylko to na koniec, że ten film obejmuje 20 lat, czyli taką historię też Polski po transformacji. I ja miałam taką szansę, żeby wrócić do siebie sprzed 20 lat. I potem to jest wielka przyjemność zobaczyć siebie sprzed 20 lat na ekranie, mając na karku tyle lat, ile mam. Super być aktorką, naprawdę. Dzięki ogromne. Dziękuję bardzo.